Cześć, to Sobeczyk. Witam Was ponownie na moim kanale. Zapraszam do kolejnej sztuczki, tym razem z kartami. Dwie damy, czarne i dwie czerwone. Jasne. Teraz składę. Po kolei dama, karo, as, tref. I dama kier. As, tref jest między dwoma damami. Zostały mi dwie damy. Dama pik, dama tref. Kładę damę pik, damę tref. Szukamy asa tref. As tref między damą karo a damą pik. Do kamery pokażę. Kładę damę pik, asa tref. I damy karo. Teraz as trafi między damą tref a damą pik. Co się stało? As tref znikł po prostu. Dwie czerwone damy jak na początku i as tref. Wyjaśnienie jak to zrobić teraz. Więc tak, cztery damy, dwie czerwone, dwie czarne, pojedynie, tak czy tak. Teraz tak, tutaj jest as, jakaś inna karta, nie będzie ten as. Kładę damę, obojętnie ta czy ta dama, asa i damę następną. Tu przytrzymuję sobie tą damę w ten sposób palcem. Jak przekładam, to dama jest w ten sposób, że jest, o, oddzielona jest troszkę. Przekładam, to damę podnoszę, jest tutaj dama, przekładam i teraz ta dama, która jest tutaj, tu kładę. Tu dwie karty sobie podnoszę. Jest dama karo, w tym wypadku ja stref. Przytrzymuję sobie palcem i kładę dwie damy. Jak przewrócę karty, to po prostu będzie dwie damy. Dama tref i dama karo. Teraz palcem przytrzymuję sobie, tu jest dama pik. Damy pik i kładę. Damy tref, asa, tref i damy karo. I wszystkie karty łącznie z damą pik przekładam. Tu sobie tak biorę. Widzimy, i tu jest w ten sposób jest. As tref i dama. A tu jest dama po prostu kier. Jak włożę tak, to oczywiście dama kier będzie i dama karo, a po środku będzie ten as tref, to jest jakaś inna karta. Także tak to w ten sposób wygląda. Otóż z mojej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarza na Facebooku. Rękę w opisie. Trzymajcie się krótko. Cześć.